Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie oglądać znowu najlepsze, najciekawsze, najśmieszniejsze, najdziwniejsze akcje z Brawl Stars od Ero Brawl Stars, moi drodzy, więc jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadajcie również do Ero Brawl Stars, bo on robi te najśmieszniejsze, moi drodzy, kompilacje i lecimy. Pierwsza akcja, Dynamike na duo, chyba to jest duo, czy solo duo raczej. Duo, porobił tutaj Mortiska, bo jakiś bocik był. Bardzo ładny ucik na tutaj Sandy i wygrał to, więc ładnie. Nie obroni tego. Dobry zadymiarz. No ja się spodziewałem, że on tego nie wybroni. Okej, co tutaj robi ten kolega? Dostał, dobra, mogłem się spodziewać. Jak jest kulka Bibi, to pamiętajcie, zawsze w tych akcjach ona się tak podbija, że kogoś dobije. No właśnie o tym mówiłem. Więc zobaczymy, oho. Nagrywany kalkulatorem. Nie! Co? Aha, dobra, bo było 1-1, ale jakby było 1-0, to by to przegrali. No i dobra, niestety padasz, koleżanko. No właśnie, ale dostała bombami wszystkimi. Masakra. Dobra, na nie jakiś leci. Nie, dobra, co to za upość był? Co to był za upość? I on zginie. On go może spowolnić i walnąć ataki. No właśnie, o tym mówiłem. Easy. No, what the fuck, naprawdę. To było proste do wygrania dla tego Barleya. Okej. Ładnie, na ślepo się przyczepił. Skurczybyk dobry jest, bo to powtórka, więc myśmy widzieli, ale Baz na ślepo musiał trafić, więc ładnie. Okej, leci ulcik. Dobra, ucieka, zawraca. Będzie chciał go porobić i dostanie bombę i go dobije. Ładnie, no to ładne. Chociaż nie wiem, czemu chłop nie miał starpera, że ma ochronkę, wtedy by mu mniej zadał po prostu tamten ziomuś. Dobre, no co prawda oni mogli strzelić i kopnąć to wcześniej, no ale nie kopnęli, więc chłop po prostu 300 IQ akcji zrobił. Więc ładnie to wyglądało. Dobra, dalej, co my tutaj mamy? Okej. Oj, idealnie w trakcie ataku. Dobra, no muszą to trafić. No nie, dobra, co ty robisz? Jak ta bi tego w ogóle nie trafiła? Ale ult poleciał. Ale ult tam siadł. Ale ulto! Co jest? I on jeszcze walnie kolejnego zaraz. No co ty ga... Co? Ej, czegoś takiego nie widziałem. Chłop miał największego farta, jakikolwiek widziałem w Brawl Stars, nie? Chłop chyba 3 osoby porobił ultami, nie? Na Mandy. Powalone. Okej, no easy win dla Stu raczej. Po prostu może cały czas uciekać i walić ulty, tamten się będzie palił. No właśnie. No ładnie. Bardzo ładnie tutaj ugrane. Dobra, tutaj ten sobie wyskoczy. Pięknie, okej. I leci na... Aha, miałem powiedzieć, że na safe, a to jest tego. To jest knockout chyba grany. To jest chyba knockout. Nie mów, że... Co? Dobra, tego się nie spodziewałem. Ja myślałem, że on już na łeb dostanie, jak miał 184, ale na szczęście mu się udało. Okej, no tutaj dobra akcja, ale nie do końca tym kolcikiem. Mało brakło, żeby tam... Fajnie siadło, ale niestety się nie udało. Dobra, on chyba z 3 razy się zupgrade'ował dosłownie w 10 sekund, nie? Powalone. Ładna giereczka. Dobra, tutaj co mamy? Okej, jakiś Barley. Nie mów, że Barley go porobi. Co? Wytyfy, upośledzony ten steel. Nieźle. Dobra, tutaj mamy Teama. No nie ma... A nie, bo ona ma hiper. Może ultami zaraz spamować. Ona może ultami za chwilę spamować. No właśnie. No, kurczę, mocne, nie? Że porobili Teama, co miał po 16 par cubów. Ładnie. Dobra, ten co właśnie miałem powiedzieć, że wyskoczy. Kopnie piłkę, jeszcze dobije tego. No, nawet nie musiał kopać, po prostu sobie wszedł do bramki. Ładnie. Okej, tutaj co my mamy? Double kill. Okej, a i kulka dobije, no właśnie. No mówiłem na początku, widzę. Jak jest kulka Bibi, to zawsze ona dobija w tych najlepszych momentach. Okej, ładnie porobił. Dobra, nie, chłop padł od... Trapa, nie mogę. Od kolców chłop zginął. No niezły zadmierz. Ale dobre. Jakby piłkę podał normalnie tym Cordeliuszem. Walnął go z kija, wpadł pod bombę. Ładne to było. Okej, tutaj co się dzieje? To jest solo chyba grane z tego, co widzę. To jest raczej solo. Okej, ten nagle się odpalił, zaczął się z nim strzelać. No i go pewnie dobije. No to trochę randomowo mi się wydaje. Standardowe kulki Bibi, co wszystko dobijają. No jak zawsze widzowie, nic nowego. Dobra, no teraz może właśnie, miałem powiedzieć, kopnąć, nie, gorzej i użyć ulta, ale się zatrzymało na rogu, więc unlucky. Okej, może odrzucić gadżetem, chyba że nie ma gadżetu. Nie ma gadżetu? No to przegrałaś, koleżanko. Już na easy ona to przegrała. No nie ma opcji, że ona to wygra, chyba że ulti odrzuci jakimś cudem. Aha, dobra, nie wiem, odklejony, najbardziej odklejony Edgar, jakiego widziałem w życiu.
O, jest, moi drodzy, koszykówka, fajny tryb. Dobra, wpadnie? Wpadnie, wpadnie mi się wydaje. Powinno wpaść, powinno wpaść. Nie, nie wpadnie już teraz. Wpadnie! Co jest? Dobra, wpadła wreszcie, już myślałem w końcu, że ona nie wpadnie, tak dziwnie się odbija. Okej, no bramka easy. Nie, 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 nie wierzę w to. Nie, nie, za mocne, za mocne. Nie, nie mogę. Jakim cudem chłop tego nie trafił? Dobra, jakiś leonik, no to jest nagrywane w jakimś 4K Ultra HD. Te filmiki to nie wiem, jakim cudem nagle są takiej dobrej jakości, a za chwilę są tak słabej. Ja nie wiem, niektórzy grają na kalkulatorze, a drudzy grają na najnowszym komputerze gamingowym, czy o co chodzi? No i padł. No, standard, standard, widzowie. Ale dawno tej mapki nie było i też robotów, więc nie wiem, z kiedy są te filmiki, bo muszą być naprawdę, naprawdę stare filmy. Okej. Okay. No i Edgar tutaj wygra, no bo Mortis nawet nie mógł się cofnąć. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, tutaj, moi drodzy, przyciągnie. Nie no, w sumie ona może go naklepać na strzała. Nie mów, że on ją tam wrzuci gadżetem kolejnym. Nie wierzę, że on ją tam wrzuci gadżetem kolejnym. Co ona się... Co się stanie? Wrzuci ją... Chłop ją wrzucił gadżetem. Nie no, w życiu bym się tego nie spodziewał, nie? Ale to i tak są friendly gry. Znaczy, że na tym się nie zdobywa pucharków na tych mapach, więc w sumie można mieć wywalone, które się ma miejsce. Dobra, kulka dobije. No, standard, standard, widzowie. Standard oczywiście w takich filmikach. Dobra, tutaj mamy co? Mamy, moi drodzy, Carlita. Carlito tego nie obroni. Nie ma opcji, że on to... Dobra, cofam moje słowa. To było mocne. To było naprawdę mocne. Okej, okay, lećmy sobie dalej. Okej, okay, idealnie zdążyła rozwalić. Tak jest, bardzo dobrze. Bardzo dobra tutaj akcja, moi drodzy. Lećmy sobie z następną akcją. Mamy tutaj Edgara, mamy Mortisa. Nie mów, że Mortis go porobi. Nie, no nie. Nie, no nie. Nie, dobra, co to za Edgar? Co to za Edgar? Że on się w ogóle nagle teamował, nie strzelał? Nie, mega dziwne. Oho, typical, widzowie, Dynamite, który kampi w krzaku, czekasz, rozwali się par cuby, zastinuje was, porobi was, zbierze par cuby i zbierze par cuba z was. No, no mówiłem. No, przewidziałem, co się stanie, nie? No, to jest właśnie typowy grad Dynamite'a. Dobra, tutaj Nani z gadżetem, ale już się skończył. Okej, okay, ładnie, dobiła tamtą. Tamtego Karla, znaczy się. Okej, okay, dobra. What the fuck, co on porobił? Ten go O nie, tam był jeszcze strzał poko i on wylądował na tym strzale, najgorzej. Dobra, kulka tam ładnie dobija tego Dynamite'a. Okej, okay, nie mów, że on to trafi z tyłu, jakoś podbija. Nie, 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 no to już jest za mocne, to już jest za mocno, coś takiego. Czy to jest szansa 1 na milion, że coś takiego ci kiedyś wleci? Dobra, rozwali ściankę, no i trafia bramkę. Nie, czemu ty mu podałeś? Nie, dobra, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, widzowie. Dobra, ulcik. Wow, widzieliście tego ulta? Co on walnął? Jaki ult w ogóle? Najlepszy ultriko, jaki kiedykolwiek widziałem. Co to było, nie? Tam akurat się to tak podbijało pięknie. No, nice, nice. Dobra, Bell na hiperdoładowanie. Znaczy na hiperdoładowanie, co ja mówię, na soczku. Ładnie tutaj trafiła. Dobra, tutaj co my mamy? Duo jakieś grane, 13 parkiów na midzie. No i co? Kulką to dobije. Tak myślałem. No, kulka dobije. No, ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, moi drodzy, lecimy ostatnie trzy filmiki. Zobaczymy, co tutaj będzie. Mamy tutaj jakiś 1v1 na koniec. No, Nita powinna wygrać raczej. Nita powinna wygrać, szczególnie jeżeli Miśka naduje. Dobra, ona nie trafia go. Ona go nie może trafić, co jest? Jeszcze Miśka dalej nie ma. I wygrał Stew. Stew raczej wygrał, mi się wydaje. No, raczej Stew wygrał to w tamtym. Dobra, tutaj... Oj, sam tylko wyjdzie i... No właśnie. Ja tak gram samem akurat, bo ja nie umiem grać, to po prostu nim kampy w krzaku. I czekam na top 4, nie? Więc to ja jestem ja właśnie. No i to też jestem ja, bo nagle ktoś mi wyjeżdża i ja nie mogę nic zrobić, bo ta postać jest upośledzona po prostu. Dobra, lecimy. Ostatnia akcja, moi drodzy. Szelka tutaj porobiła tego, bo... Okej, okay. I w te miny wpadnie. Albo nie, ten Mortis wpadnie w miny czy coś. Aha, nie. Okej, te miny są na nic. Po prostu porobiła Mortisa. Nie! Nie, ona wpadła w te miny. Dobra, nie mam pytań, widzowie. Najbardziej odklejona szelka, jaką widziałem. Tak czy jak, moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to paczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie do Aero Brawl Stars, bo on robi te najlepsze momenty. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.